Rok 1971 przyniósł duży sukces sekcji turystycznej. Wojewódzka Komisja Oceny Obozów Wędrownych Szlakiem Wiedzy i Przygód oceniła bardzo wysoko obozowy dorobek naszej drużyny, przyznając jej pierwsze miejsce w województwie. Oceniono nie tylko wystawę dorobku obozowego, ale także wiadomości uczestników zdobyte na trasie wędrowania. Za miesiąc przeżyliśmy jeszcze większą satysfakcję. Centralna komisja oceniająca obozy przyznała naszej szkole pierwsze miejsce w kraju w pionie szkół rolniczych. Centralne podsumowanie lata 1971 roku odbyło się w murach naszej szkoły. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, śpiwory i namioty wzbogacające sprzęt turystyczny naszej szkoły. Niemała część tego sukcesu to praca nauczyciela WF-u, pana Wiktora Baranowskiego, obdarzonego zdolnościami organizacyjnymi i inwencją artystyczną. To on zorganizował i poprowadził nasz obóz. Zakończyły się wakacje. Wracaliśmy do szkoły pełni wrażeń, chcąc wymienić informacje o swoich wakacyjnych przygodach. Jak co roku odbyło się kilka wycieczek turystycznych. Trasą najchętniej uczęszczaną był Kraków, Zakopane, Ojców, Wieliczka i Oświęcim. Nie było prawie takiej klasy, która by nie poznała tego szlaku. Pamiątkowe fotografie utrwaliły piękno naszej ziemi oraz tych, którzy w wycieczkach uczestniczyli. W tym roku szkolnym działająca od kilku lat organizacja młodzieżowa ZMW otrzymała swój sztandar. W latach 70. organizacje młodzieżowe miały charakter masowy i były bardzo opiekuńczo traktowane przez władze szkolne. Organizacje młodzieżowe były dobrą szkołą życia, uczyły inicjatywy, aktywizowały do pracy zespołowej, uczyło współpracy uczniów z Radą Pedagogiczną i środowiskiem szkolnym. Z wielu działaczy szkolnych wyrośli potem ludzie piastujący kierownicze stanowiska, na których radzili sobie bardzo dobrze. Nie można pominąć też ważnej informacji, że w 1972 roku rozszerzył się znaczny zakres kształcenia w naszej szkole. Powstały mianowicie następujące szkoły: 3-letni Technikum Rolnicze i Ogrodnicze oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Ogrodnicza. Stanęły przed nami nowe, trudne zadania. Podjęliśmy jednak to wyzwanie i wkrótce okazało się, że potrafimy mu sprostać. Nasz Szkolny Zespół Muzyczny AWESI odnosi sukcesy. Na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w 1969 roku zajęliśmy drugie miejsce spośród 30 zespołów prezentujących swój dorobek artystyczny. Wyróżnienie AWESów, młodego zespołu założonego w grudniu 1968 roku, cieszyło nie tylko 6-osobową grupę nagrodzonych, ale także uczniów całej szkoły.
Nasi harcerze pod kierunkiem brucha Jana Banacha biorą aktywny udział w porządkowaniu i odbudowie Fromborka. W ten sposób młodzież czci 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Harcerska operacja 1001 Fromborg to nie tylko praca przy usuwaniu ruin i zagospodarowywaniu terenu. To także szkoła samodzielności. Uczymy się gotowania, zmywania, rozbijania namiotów. Uczymy się też pieśni przy wspólnym harcerskim ognisku. Rok 1974 przynosi dalszy rozwój bazy materialnej szkoły. Powstaje tak zwana przybudówka, to jest nowe skrzydło szkoły, które może zepsuło wizualnie proporcje architektoniczne budynku szkolnego, ale okazało się niezbędne, bo szkoła nie mogła już pomieścić swoich uczniów. Dzień 1 września 1975 zapisał się pożegnaniem na zasłużony wypoczynek pani profesor Janiny Chmielewskiej, należącej do pionierskiej kadry szkolnictwa rolniczego na Warmii i Mazurach. Pani Janina w 1946 roku, wiedziona młodzieńczym zapałem, hołdując idei repolonizacji ziem północnych, przybyła tu, gdzie przez 30 lat oddawała się ciężkiej, ale zaszczytnej pracy pedagogicznej. Jako nauczycielka i wychowawczyni zapisała się w pamięci kilku tysięcy absolwentów szkół rolniczych. Panią profesor Janinę Chmielewską żegnaliśmy życzeniami, aby ciągle pozostawała przyjacielem szkoły i młodzieży. W tym też roku szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt audiowizualny, a mianowicie zakupiliśmy kamerę telewizji czarno-białej oraz magnetowid MTV-10 krajowy. Pod sprzętem, a w szczególności magnetowid, był technicznie bardzo słabej jakości. Pozwalał jednak na utrwalenie nie tylko wizji, ale i fonii. Dlatego też o tej chwili bohaterowie kroniki będą mówili w większości sami za siebie. Podziękować panu dyrektorowi, w ogóle panu dyrektorom, gronu pedagogicznemu za współpracę z nami. Wiem, że niejednokrotnie chwile spędzone z nami były i przykre, nieraz wesołe, ale na pewno zawsze będziemy wspominać je z uśmiechem na twarzy. Dziękujemy wam profesorowi za to, że przygotowaliście nas do życia, że potrafiliście włożyć w nas cząstkę tego, co sami posiadamy. 20-lecie szkoły zamknęliśmy osiągnięciami, które uczyniły nas wiodącą szkołą rolniczo-ogrodniczą w województwie oszczędzkim. W programie szkolnego 1975-1976 otrzymaliśmy rąk szkół szkolniczych. Stan uczniów 1 września 1975 roku wynosił 173 w pionie rolniczym i 180 techników rolniczym i zasadniczej szkoły ogrodniczej. Gospodarstwo szkolne było wówczas największym gospodarstwem w całym kraju. 1200 hektarów, czyli 1,5 km2 zajmowało szklarnię, 10 rów po warzywę. Szkoła podejmowała zadania coraz trudniejsze, coraz ambitniejsze, a mogła je realizować dzięki zbiorowym wysiłkom całej społeczności. Znowu nadeszły upragnione wakacje. Rok 1977 stał się okresem przełomu w sposobach i metodach nauczania ze względu na napływ i początki wykorzystywania środków audiowizualnych. Już wtedy dysponowaliśmy kolorowym MAU-10, monitorem VHF z możliwością nagrywania i odtwarzania ogólnopolskich programów telewizyjnych, jak i własnych ramów.
projektu filmowego, grafoskop stereofoniczny, filmową fotografię oraz tablicę magnetyczną. Nasza posiadanie środków audiowizualnych. Pania Podróż Czernowski. MZBM wyszło wykazację elektryczną na prostą parogę. Dalsze prace wykonali uczniowie z koła fizycznego prowadzonego przez wykonali i zamontowali automatycznie włączające się zasłony okienne oraz pulty sterownicze umieszczone przy biurku nauczyciela. Bo chytry był nasz wróg, nie boli srogiej pęta, rozerwał ci sam wróg. Nie przyszedł w tym szkole. Do obsługi urządzeń audiowizualnych zostali przeszkoleni uczniowie. Tak więc od kwietnia 1977 roku ruszyły pełną parą nagrania programów do wszystkich przedmiotów nauczania. Szybko powstawała filmoteka. Lekcje natomiast zyskały na atrakcyjności i nowoczesności. Do naszej szkoły zaczęli przybywać nauczyciele z innych szkół, by uczyć się u nas zastosowania środków audiowizualnych.